Cześć agenci, ja się nazywam Pulsar i trochę sobie postrzelamy. To będzie one shot sniper build, 4 alfy, maska z zawziętością, rękawiczki z polowaniem ze snajperką, szansa na kryta, obrażenia odkryta, na firearmsa. I oprócz tego dwie snajperki, jedna to model 700 z uzdolnieniem, opanowaniem i fachowością, a druga to MK17, która będzie jako dawca talentów z zniszczeniem, drapieżnością i przezornością. Tego talentu nie można już zrolować, został usunięty z gry. Także jak ktoś nie ma przypadkiem na snajperce go, to nie da rady już go zrolować. Na czym będzie polegał trik, żeby użyć tej ostatniej kuli zawsze? Jak zobaczycie, mam jeszcze dwie w magazynku, więc je wystrzelę i zacznę przeładowywać. Jak strzelę z mela, to ta ostatnia kula zostaje i przeładowanie zostaje zatrzymane. Więc teraz możemy sobie poszukać bossa i spróbować go zabić. Nie obiecuję, że to zrobimy, gdyż bardzo ciężko się z tej snajperki strzela, kiedy moby raszują. Ale zobaczcie. I teraz opanowanie da nam kryta. Za każdym razem zatrzymuje. Bossa będziemy musieli niszczyć z odległości. Może gdzieś się tutaj zaczaimy nawet. U góry. Tam powinien snajper się czaić. Jak widzicie, chains jest tam. Tu zazwyczaj snajper się czai. I będziemy mogli przylepiać się do zasłony, gdyż przy zasłonie nie da się jak gdyby wykonać tego ruchu. Więc strzelamy. Bach. Zmaściłem. Jakiś kolega już do nas biegnie. O, gruba idzie do góry, więc my musimy trochę się oddalić. No nie wejdzie do góry. Teraz dostaniemy kolejnego kryta. I kolejnego kryta, który wykorzystamy na grubasa. Jeszcze jak odpalimy... Jeszcze jak... No nie udało się strzelić miliona, ale mam nadzieję, że wam się ten myk podoba. Zmaściłem przeładowanie. Ale to taki sposób na strzelanie i wykorzystanie tego talentu przezorność i ostatniej kuli. Nic, ja się z wami żegnam. Na razie, agenci.